jego sprawę i serio się wypowiem. Tak bez beki. Żeby nie było żadnej bagatelizacji. Kurwa, Remek dobrze zrobił, nie? To jak tak chciałem zrobić, a chuj, Remek się odpalił, zaczął kręcić od razu, więc z szacunkiem do Remigiusza zostawiam to. To słuchamy. Nie no, tak jakbym miał się wypowiadać poważnie co do tego filmu, to jest jedna rzecz, którą chciałbym naprostować, bo to akurat jest chujowe. Nie wiem, czy puścić smutną muzykę. Nie, bez muzyki. Jedna rzecz, którą chciałem naprostować, to jest to, że ja ogarniałem komuś kasyna, albo że idzie ogarniało kasyna, to jest akurat pomówienie. No ale to przywykłem do tego, że Konopski może pomówić. Więc to jest coś, co chciałbym naprostować, bo to jest nieprawda. Natomiast, a jeżeli jest to prawda, no to niech da jakieś dowody na to. Aha. Albo idzie gdzieś do odpowiednich, kurwa, służb i to zgłosi. Chujowo z Cinkrofem, bo Cinkrof się nazywa jako Brokicki. Czemu jestem wpisany w spółce Ichi? No bo Ichi to jest po prostu agencja, która załatwia deale. Nie tak jak powiedział Konopski kasynowe, tylko kurwa normalne deale. Na przykład z Canon Plusem, T-Mobile'em albo Huawei'em. Chociaż nie, z Huawei'em to teraz przedziłem, bo nie było. Z T-Mobile'em albo na przykład z Revolutem. Wiem, że to może być szokujące. Ale są dwie rzeczy, które mnie zabolały w tym filmie ogólnie. I to muszę powiedzieć z bólem serca. Pierwsza rzecz to jest to gadanie o graniu za fake balance. Bo... No ale czekaj, jak on wytłumaczył, że czemu jestem w spółce, albo należy... Co? No jesteś udziałowcem, o co tu chodzi? Nie tak jak powiedział Konopski kasynowy, tylko kurwa normalne DC. Chujowo z Cinkrofem, bo Cinkrof się nazywa jako Brokicki. Czemu jestem wpisany w spółce Ichi? No bo Ichi to jest po prostu agencja, która załatwia deale. Nie tak jak powiedział Konopski kasynowy, tylko kurwa normalne deale. Na przykład z Canon Plusem, T-Mobile'em albo Huawei'em. Chociaż nie, z Huawei'em to teraz przedziłem, bo nie było. Z T-Mobile'em albo na przykład z Revolutem. Wiem, że to może być szokujące. Ale są dwie rzeczy, które mnie zabolały w tym filmie ogólnie. I to muszę powiedzieć z bólem serca. Pierwsza rzecz to jest to gadanie o graniu za fake balance, bo mnie po prostu jako hazardzista to osobiście zabolało. Naprawdę. I to zabolało mnie, że pokazał szota Szymola, gdzie on był najebany i to mówi, ale nie pokazał, że jak dzień później Szymol wytrzeźwiał i powiedział, że jednak przepraszam, bo to była nieprawda, co on mówił. No i druga rzecz to było gadanie, jakieś kurwa takie ciśnięcie, że kurwa, jak on to gadał, Czosnek czy coś takiego, że i był ten puszczony shot, gdzie ja mówię, że no w najlepszym powtarzalnym miesiącu zarobiłem 1 200 000, to było złotówek, i on to podciągnął pod to, że to jest chwalenie się zarobkami z kasyna. To muszę niestety też niestety powiedzieć, że to mnie boli, bo jest to nieprawda, co on powiedział, bo no niestety Konopski, nie wszyscy kurwa jakby żyją z życia streamera, jakby ze streamerki albo z zarabiania w internecie jako twórca, nie są youtuberami. I niestety, jak to mówiłem, to nie chodziło o to, tylko coś innego, po prostu. Po prostu się tak zdarzyło, przepraszam. Także niestety to było z legalnych polskich biznesów. Co do jakby filmu, to trochę chujowo, że nie powiedział jakby nadal, dlaczego KD, no bo ja nie będę mówił tej nazwy tej strony, bo jest to, a to jest akurat nielegalne. Dlaczego zostało zbanowane? A zostało zbanowane przez Upgrader. Bo Upgrader po prostu jest, jak to się nazywa profesjonalnie? Grą cylindryczną? No, nie jest zgodny po prostu z ustawą hazardową w Polsce. Dlatego został zbanowany. A to zostało powiedziane, że wszystkie inne podmioty, na przykład GeForce Games, z którym ja współpracuję, jest nielegalny, co jest nieprawdą, bo na przykład GeForce Games, mogę go tu pokazać jeszcze raz, jest to strona lootboxowa i jest polską firmą, która, uwierzcie mi, miała kontrolę, jako że jest polskim podmiotem nieraz, jakby ja wiem dokładnie ile razy, ale często. No i myślę, że szybko by zostali zdjęci, gdyby nie byli. Jeżeli prawo hazardowe się zmieni u nas w kraju i nagle się okaże, że lootbox są nielegalne, no to w takim razie trzeba będzie po prostu zaprzestać współpracy. Ponieważ działa to tak. Na ten moment działa to tak jak każdy inny lootbox. Czy w FIFA, czy w CS-ie, czy w każdej innej grze. Jeszcze 10 minut. Mogę w sumie to mówić na GeForce, tu byśmy lokowanie zrobili. No. No ale co, no, Konopski powiedział, że jest, został wychowany w strasznym świecie hazardowym i myślał, że... Czyli będą reklamować, aż nie zabroni tego prawo, nic nie jest podkręcane, to kłamał Szymol, wcale Mergani do niego nie dzwonił po streamie i mówił, chłopie, co ty odpierdalasz, weź, cofnij te słowa, bo ja na Instagramie dostaję wiadomości od ludzi. Wytłumaczone wszystko. Można reklamować ruletki na tego typu sprawy. Ja chyba też zostałem wychowany w... Czyli widzowie, ja mogę poreklamować trochę, co zarobię. Jak zabroni Tusk, to tam wiadomo, z 2 tygodnie powiecie, że zazdrościł luta.
No a później już nie będę reklamował. Będę miał o 1,2 milion więcej. Taki smutny, smutne to cała ta historia jest, uważam.